No cześć, witam was wszystkich, ten piękny i pogodny sobotni poranek, a witam was Krakus, już nie taki piękny i już nie taki pogodny, ale sobotni, gotowy na wyzwanie tygodniowe i wyzwania dzienne w grze WoW Z. Tradycyjnie powinno być wczoraj, ale wczoraj jakoś zeszło i jest dzisiaj. Lepiej późno niż wcale. Dobra, mamy piekielny przypływ w Nowym Jorku w tym tygodniu i utrudnienia takie jak przestrzeń osobista, czyli nikt nie może przebywać w promieniu 5 metrów, bo będziemy tracić zdrowie. Specjalne zombie będą miały dwa razy więcej zdrowia niż zwykle i wszystkie obrażenia zadane sojusznikom są potrojone. Czyli trzy dosyć konkretne utrudnienia, co spowoduje, że ten etap będzie piekielnie trudny. No ale zobaczymy, przekonamy się na własnej skórze. Czyli tutaj muszę wybrać jakąś klasę, ale trochę sobie podreperowałem siekacza, więc spróbuję tym siekaczem i zobaczymy, jak mi pójdzie. Nawet tutaj, jak pamiętacie, podczas hordy i jedziemy.
No i zobaczymy, jak to będzie. Próbowałem do kogoś dołączyć, ale mi się całkiem Xbox zawiesił. Nie udało mi się odpalić gry. Straight ahead, but I don't see a way. Gotta find another way. That's what I'm talking about. Piła się zawsze przyda. Dwururka zapasowa jak najbardziej. Co my tutaj mamy? Pistolet maszynowy. Ładunki paralizatora. Pistolet maszynowy. A nie, dobra, zostawię dwururkę. Tutaj dybać się. W ogóle w niego nie trafiłem, coś mi się tutaj... Z moim celownikiem stało. Jest tutaj. Nie no. Dobrze, że mamy lekarza w ekipie. Pomagają jak mogą. Cargo terminal. Gotta be safer than the street. We got a creeper close by. This'll do. Gdzieś dybacz jest. Gdzieś dyma nam. Stay down, creeper. This way. It's a train depot. Zeke dug in tight. No survivors. Nie, piła jest całkiem dobra na tym etapie. Hey, there's a tunnel under the tracks. Nothing like tight spaces for fighting Z. Creepy as hell down here. Czekady, patrz. We're gonna run out of ammo down here. Co my tutaj mamy? Apteczka? Nie, o. Lekka broń automatyczna. No i to rozumiem. O, i bandaże. No pięknie. W tych tunelach teraz się coś poprawiło. Tutaj mam. Dobra, wyposażenie mam pełne. Ej no! Dostał. No właśnie. Where are they coming from? There's a way up! Over here! Time to get topside. Fresh ammo coming up! Trochę długo przeładowuje i to jest minus, no ale cóż, nie może być zbyt piękny. Yeah!
who's there? Gdzie on jest? O kurde, już spadłem. Dobra, trudno. Muszę sobie poradzić z tym flujem. Tak. Dobra, ta broń jest spoko. Mam ją wprawdzie na dość niskim poziomie, ale będzie ok. There's no way we're getting over this fence. Ammo point. All right, get your heads in gear. What do we got? Hey, look at the train tracks. Right under the gate. We could punch through with the train. Jest, to jest. Przydałoby się trochę obronny. Dobra, jest siatka elektryczna. Gdzie ten bomber jest? Uważajcie na tego bombera. Myślę, że... Hey! Get to the train controls and start it up! Wow, spokojnie. Kurczę. Jak nie potrzeba, to... Trafią nieźle hałasować. A maksimum amunicji, dobra. Co jeszcze, co tutaj jest? KM, dobra. KM się przyda. Tam jest, zostawili wybuchową amunicję gdzieś daleko. To już, a nie, jest jeszcze coś tutaj. Keep the noise down. Jeden KM. Dobra. Ale oni to zawsze stawiają tą amunicję nie wiadomo gdzie. Dobra, coś jeszcze. Tutaj czasem coś jest, ale widzę, że nie. Szkoda, że ta piła tutaj nie... Te piły nie dały się tutaj przetransportować. Zobaczymy. Tutaj będzie pierwsze takie poważne wyzwanie. To jest faktycznie super w tej klasie.
kurczę. Aj, nie to padło. Dobra, lecimy. Nie ma się co zastanawiać, czekać. Tutaj nie ma innych graczy, są tylko boty. Tutaj się... O, nawet nie zużyłem mojego komanda. Smells like death down here. Shit, a decomposing bodies. Bad combo. Chyba czasem jest, tym razem. Zajdziemy. Oni trochę mocno ucierpieli ci moi gracze. Nadal nikt nie dołączył. Liczę, że dołączą, bo końcówka może być nieciekawa. We can't be far from the evac center now. Zostawię sobie. I'm reloading. Look out for the bull. Dobra, to tak, zrobimy tak. Wezmę to, wyleczę, nie wiem, Angela. I biorę bandaż. Uzupełniam paralizator. Okej. Czasem jest ładunek wydłużający. Nie tym razem. Teraz zobaczymy, jak pójdzie. O jest, Mikey. Ale nie biegnij. Nie rób hałasu. Spokojnie. Nie ma co tutaj hałasować. Tu przejdziemy spokojnie, omijając wszystko. Cichutku na paluszkach. Dokładnie. Nikt nam tutaj nie. To masz ten, bandaże. Ale jak ich nie weźmiesz, to też się nic nie stanie. Najważniejsze tutaj przejść. No. I tutaj... Taki jeden z trudniejszych etapów, znaczy momentów. Rabin szturmowy. Zostanę przy tym, co mam, bo zadowolony jestem z tej broni. Wprawdzie dosyć długo się... Aha, nie mogę być blisko niego. Dobra, teraz przydałoby się wzmocnienie od lekarza. Bo tam będą właśnie te... którędy iść. O kurcze! Strzeliło w tym. Teraz mi dali wzmocnienie. I need a medkit.
Everybody, check this out. Kolczasty. There's a medkit here. Razor wire defense is set. Wstawiłem HM. HM w tamtą stronę. Może tutaj, tam, w tę stronę. Putting down a 50 cal turret. Tu kolejny jest. Hey, look at this. Te bandaże dam. O, jest automatyczna wieżyczka w tym miejscu. To już jest dobrze. Tu zostawię bandaże. Anybody got a med kit? Creeper taken out. Got the wind started. Ship's coming in. A, bo oni mają dużo więcej zdrowia, dobra. Zapomniałem. O, kurczę, tam. Tam trzeba biec. Dobra, i wracamy do obrony. Coś było. Dobra, amunicja na pewno. Ale zwolniłem teraz. To była piękna akcja. Chaosu się przyda. Aj, za długo przeładowuje. Trzeba tego krzykacza dopaść. Ten krzykacz jest. Thank you.
dzieje. Dobra, jest. Wycofujemy się. Blisko siebie jest. Dobra, jest zrobione. Super. To nie było takie oczywiste, jak się wydawało. Szczególnie, że dołączył do mnie tylko jeden gracz, ale całkiem źle poszło. Były trzy naprawdę poważne utrudnienia. Oczywiście grając botami nie działało to, że zadajemy sobie dodatkowe utrudnienia, chyba że ja ich postrzeliłem. No i nie działało to, że nie możemy być blisko siebie. Także w sumie fakt, że dołączył tak późno gracz, wprowadził zamętu w rozgrywce. Także ogólnie wyzwanie całkiem dobre, całkiem do zrobienia i dodatkowe tutaj punkty w klasie wpadły, także fajny początek weekendu, jeśli chodzi oczywiście o grę World War Z, bo tak prywatnie to jeszcze nie wiadomo. No, także wyzwanie tygodniowe zrobione za pierwszym razem i bez jakichś większych problemów, bez spadków klatek, co też jest pozytywne. No i jedyne, co mi pozostało, to zaprosić was na wyzwania dzienne, które prawdopodobnie pojawią się już niedługo i zobaczymy, co tam nam twórcy gry zaproponują dzisiaj. Do zobaczenia, pozdrawiam was wszystkich, trzymajcie się, cześć.